W dzisiejszym sparingu GKS Katowice pokonał Zagłębie Sosnowiec. W pierwszej połowie meczu dla Giksy bramki zdobyli Przemysław Pitry i Mateusz Kamiński. W drugiej połówce dla drużyny Sosnowca strzelił Łukasz Grube. To był już ostatni sparingowy pojedynek przed startem ligi. Na pewno trzeba otwarcie powiedzieć, że Zagłębie to na pewno bardzo dobry zespół. Myślę, że będą bili się o powrót do tutaj pierwszej ligi, także na pewno to był najtrudniejszy nasz sparring partner. No i myślę, że nawet to zwycięstwo jest takim dobrym prognostykiem, bo jednak jakby nie patrząc, jeśli to by był mecz ligowy czy pucharowy, to jesteśmy dalej i mamy 3 punkty. O stylu na pewno się po tym nie będzie mówić, wiadomo, przez jakiś czas trzeba będzie o tym porozmawiać, bo to też jest ważne, szczególnie u nas w szatni. No ale tak jak mówię, zwycięstwo jest zwycięstwem, no i myślę, że można się cieszyć, chociaż na pewno jeszcze jest parę mankamentów, które trzeba poprawić. To jest chyba nasza taka bolączka, bo rywale do sytuacji albo bramki nie zdobywają po jakichś pięknych akcjach, po rozmontowaniu naszej defensywy czy tam jakiejś gry obronnej. Głównie bierze się to z tego, że popełniamy proste błędy, czy to w ustawieniu, czy w rozegraniu piłki i rywale dochodzą do tych sytuacji. No, także jest mało czasu i trzeba robić wszystko, żeby jak najmniej błędów takich popełniać, bo rywale pierwszoligowi będą takie błędy wykorzystywać. Nasz kalendarz jest taki dość specyficzny, głównie bazujemy na tym, co przygotowaliśmy w grudniu. W grudniu przygotowujemy się praktycznie około 2 miesięcy, także tam wypracowujemy jakąś taką bazę. Tutaj tylko poprawiliśmy tam wytrzymałość, szybkość. No i myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani do sezonu, a boisko zweryfikuje już w środę.